Cześć kochani, zaczynam tego vloga od siebie spokojnie jak ostatnio. Aha, fajnie, że to jest nasz wspólny kanał. A zapomniałam, cały czas nie mogę się przyzwyczaić w ogóle. Okej, naprawiłam swój karygodny błąd i jest ze mną już Simon. Weź, teraz już mi przykro jest. Przestań! Zawsze myślisz tylko o sobie. Girl, I'm so sorry. Nagrywaj sobie dalej, no powodzenia. Keeping up with Simon and Moody. O nie, coś przestawiłem i teraz jest 25, a było 20. Nie wiem co to było. Never mind. Cześć kochani, witajcie na drugim vlogu na naszym kanale. Kasperek już się tutaj rozpędził i chciał sam zaczynać, ale no, ja go przyprowadziłem do porządku. Zdałem sobie sprawę, że mieliśmy w drugim odcinku już mieć jakieś oficjalne przywitanie, ale nadal go nie ma. Będzie w trzecim. Będzie w trzecim, bo musimy to bardzo mocno przemyśleć, co to będzie, ponieważ będziemy to wtedy mówić w każdym odcinku, żeby to był każdy i żeby to później było na koszulkach, kubkach, pudełkach śniadaniowych, majtkach, piżamach, coś jeszcze? Długopisach. Długopisach. Tak, i zaraz kochani wychodzimy z domu, bo wychodzimy z Kasią do lumpeksu. Kasia jest, idziemy na lumpeksy, idziemy na dobre śniadanie. My już z ja tam byłem już z Kasią, słuchajcie, dwa razy, to było pierwsze miejsce, do którego mnie zabrała Kasia, jak przyjechałem do Łodzi na ten tatuaż. Pójdziemy, słuchajcie, na śniadanie do spółdzielni. Bardzo fajna miejscówka, jeśli chodzi o śniadania w Łodzi, to na razie chyba najlepsze, jakie jadłem. Szymon będzie próbował pierwszy raz. Już się nie mogę doczekać, coś wam na pewno nagramy z tego miejsca, z lumpeksów i w ogóle poruszmy ten temat. Dawno nie byłem w ogóle w bluzie, ale dzisiaj na dworzu jest troszeczkę chłodno. I też, by the way, znowu sobie zrobiłem piegi. I wyszedł dzisiaj taki efekt, jest koło. Idziemy, bye! Znowu to przekrętło jakieś, coś tutaj przekręcam. No, klatki są jakieś takie dziwne. No właśnie nie wiem co ja przekręciłem. Z tyłu coś. Słuchajcie, my już pędzimy, ponieważ Kasia już na nas czeka. Bierzemy hulajnogi, by the way Boże, taka ja w ogóle mini... wynająłem hulajnogi, już minęły 2 minuty. Aha, mini ciekawostka, jeszcze zanim pojedziemy. Ja kiedyś się mega bałem hulajnog, a teraz jestem obses i wszędzie chcę jechać hulajnogami. Szymon, zrób trik na hulajnodze. Słuchajcie, my z Szymonem jesteśmy już na najbardziej popularnej ulicy w Łodzi. Czyli... Możliwe, że i w Polsce. Ale jerozolimskie. Ale możliwe też, że w ogóle najpopularniejsze w Europie, bo to jest chyba najdłuższa ulica w Europie. Jesteśmy na Piotrkowskiej i za chwilę widzimy się z Kasią i idziemy na śniadanie. O, Kasia. Patrzcie, Kasia. Gada przez telefon. Patrzcie, to Kasia. Kasia przeszła, ja pierdzielę. Co on tu robi? Opiekują się, będzie dobrze. No, buziaczki, papa. Kocham też, pan. Kasia musi poczuć nasz nowy nawyk, czyli obsesyjne nagrywanie wszystkiego i wszystkich. Do obsesyjnego spojrzenia już się przyzwyczaiła. No tak. Ale nie nagrywałeś tego? To dobrze. Cały czas nagrywam. Możemy już iść na ogródki, bo 10 minut otwarcia. O, patrzcie, super, chodźmy. Idziemy tutaj. Zobaczymy, jak się będzie czuła. A no właśnie, bo Kasia się zaczipowała. Już całkowicie. No, my tak, też. Kasia już całkowicie. Patrzcie. Ona może już w końcu porozmawiać. 0, 1, 1, 0, 0. Nie musimy w ogóle mówić. Ale tak. Ej, coś tu robią w ogóle. To było zawsze? Nie. O, patrzcie. Kacper już nam narobił siary. Tak, ej. Bo ej, kiedy otwieracie? Ej, ale na szczęście ona chyba tego nie usłyszała. I powiedziałem jeszcze raz. Przepraszam bardzo, od kiedy tutaj to otwierać? Adam nie widziała. Czy już otwierają? O, super. I musimy tam pójść kiedyś, bo wygląda mega tak cool, jakby ja chcę wypić jak drink. Jak na plaży. Pewnie tak. Powiedzieli, ej, fajna ta starsza pani w czerwonych włosach, co podeszła. Tak, mam mokre włosy jeszcze. Ale słuchajcie, najfajniejszym hitem było to, że ja mega chciałbym wypić w końcu takiego fancy drineczka, żeby był z palemką. On musi mieć palemkę. Musi mieć palemkę. Mnie to nie interesuje. To piwie. Patrzcie, jakie ładne się co. Jakby to Kasia powiedziała. Wow, wiwi. Słuchajcie, my właśnie jesteśmy już w spółdzielni, o której wam mówiłem wcześniej. Czyli takim pierwszym miejscem, z którym się spotkaliśmy z Kasią. Czyli już takie w sumie ikoniczne miejsce. I co, czekamy na kawkę, bo jeszcze nie masz, przyszliśmy za wcześnie na śniadanie. I co, a potem sobie zamówimy śniadanie i wam pokażemy, co sobie zamówiliśmy, bo pewnie zamówimy to co zwykle, ponieważ jesteśmy jak stare panie, które będą 20 lat brały ciągle to samo na śniadanie w spółdzielni. Ale kiedyś jak się wyprowadzicie, to jak przyjedziecie do Łodzi, nie mów tak, tu mieszkać. Nie mów tak, nie będziemy się wyprowadzać. To i tak przyjedziemy ja, na śniadanie. Ja, słuchajcie, się nie wyprowadzę z Łodzi. Nigdy? Przyszło już nasze ulubione jedzonko, mam nadzieję, że mi nie zbanują tego fragmentu przez tą muzykę, ale przyszły nam jajeczka poszetowe, bo tutaj można sobie w ogóle wybrać takie jajecznice albo sadzone, boczek, kiełbaska, pieczarki, sałata, masełko i bułeczki i Szymon ma z jajeczniczką, Kasia też ma poszetowe
i jemy. My słuchajcie, jesteśmy już po śniadaniu w spółdzielni. Było przepyszne. Jeśli jesteście z Łodzi, to wpadnijcie koniecznie kiedyś tutaj na śniadanie. W razie czego to nie jest sponsorowane, tylko to jest moja szczera opinia. A my co? Cześć. O, Szymon jeszcze tutaj trochę. Wiecie co? Spill the tea. Są tu bardzo niemili panowie, którzy cały czas gadają o nas albo o Kacprze i robią to głos. Chłop czy baba, a ja... Mówcie tak, ludzie... Kończyłem z tym zawodem już. Żart. Kasia dokończy swój deser. Niestety nie zdążyłem wam go nagrać, bo Kasia już go zjadła, a był naprawdę bardzo ładny. I my idziemy na zakupy do lumpów. Ja będę szukał jakichś fajnych spodni, żeby sobie je przerobić na krótkie. Czego? W lumpach, czy nie? Nie szukałem nic i znalazłem 10 rzeczy. A Kasiu, a ty co, coś konkretnego będziesz szukała? Czy raczej tak obu? Koszule. Koszule, sukienki, o fajnie. Jak się nam uda i nie będziemy się krępować, to na pewno nagramy wam coś z lumpeksów i tyle. Słuchajcie, ja już oficjalnie jeszcze, o nie, znam. Ja nie wiem jeszcze jak się obsługiwać tym, żeby tak nie prześwietlało. Dobra, never mind, może spróbuję tak. Jest chyba ok, nie, jest ok. My kochani, już idziemy do lumpeksów. Pierwszy jaki zahaczamy, to zahaczamy pomarańcze na Piotrkowskiej. Zobaczycie co tam jest. Kochani, pomachajcie, powiedzcie coś do kamery. Jeszcze raz, ale to on musi powiedzieć. A, ja mam powiedzieć 3-4. Kasia, Szymon! Jezu! Dajmy już... Ty mówisz Kasia, Szymon, odwróćcie się na chwilę, a my... A dobra, podejście numer 3. Kasia, Szymon, odwróćcie się trochę na... Nie wytrzymam. Jak ja wyglądam? Dobra. Kochani, my byliśmy w lumpeksach, w lumpeksie i takim sklepiku, no ale nic nie nagrywaliśmy, no bo mogli nas wyrzucić i byłoby trochę przypał, nie? Ale teraz ale ja sobie zrobiłam tę kupę. Kasia kupiła i Kasia kupiła jedną rzecz, która jej się nie spodoba, to mi odda, ale ja cię Kasia nie naciskam. Spoko. I teraz sobie idziemy Piotrkowską. Tu jest Kacperek. W ogóle mamy obstawę radiowozu, tak że wiecie. Safety first, żeby nie było, że jeden. Boże, ale jest gorąco. Chodźmy. Jak jest Kasia? Gorąco. Masakra. Ja tobie nie zazdroszczę, bo ja to tam czuł. Sroka. Nie, bardzo ładne obrazy były. Jeden mi się bardzo spodobał. Taki coś w stylu Picassa, ale no nie było to Picasso na pewno. Zresztą 740 zł. No właśnie Kasia powiedziała, że tam są tak drogie rzeczy. Bardzo że drogie, ale bardzo mi się podobały te rzeczy i... Ale cię blisko nagrywa. Chciałbym kiedyś tam wejść po prostu sobie pooglądać tak z bliska, bo galerie sztuki obok siebie, a ja no w sumie czasami lubię sobie wejść i pooglądać takie galerie sztuki. Tak, już nie udawaj, że jesteś taki kulturalny. Jestem! No i w sumie chyba tyle chciałam powiedzieć. A i że kupiłem dużo rzeczy. A i Kacperek też sobie kupił dużo rzeczy w lumpie. Tym razem ja nic nie kupię. Macie prawo, bo jest mi też wstyd. Jest mi też wstyd, że mam wszystkie rzeczy w plastikowej torbie. Niestety moja torba by nie pomieściła ubrań, które kupiłem, więc mam niestety w plastikowej. Jest mi strasznie za to wstyd, ale wolę się przyznać teraz i że żałuję. No i nawet ja. Znaczy ja też nie. Ja tylko dałam informację. Informacja przyjęta, dziękuję. Boże, coś mi się stało. W ogóle idziemy sobie Piotrkowską, bo będziemy zaraz odbierać gościa niedługo z dworca Fabr. I jest dużo policji. To nie dlatego, że oni nam robią obstawę, ja żartowałem. Tak naprawdę to będzie tutaj parada równości. Ale my na Łódzką nie idziemy, byliśmy w Warszawie. Idziemy. Jak to się nauczy? Kochani, my właśnie zostawiliśmy Kasię. Idziemy sobie teraz... Uuu, wyszło mi, patrzcie to kochani. Kupił sobie wachlarz i teraz prawie mi oko wyjął już dwa razy. Powiem wam, że jesteśmy tacy zmęczeni, bo my spaliśmy dzisiaj 3 godzinki. Nawet nie wiem, czy 3. Gdyby nie kolor pomarańczowy, to by wyglądała trochę jak flaga osób transgender. No, idziemy. W ogóle jakieś remonty, dajcie spokój, ale o, ładnie będzie tutaj. No i teraz sobie idziemy właśnie na dworzec. I odbieramy gościa. A możemy jeszcze powiedzieć kto, czy jeszcze nie mówimy? Nawet nie, czy nie mówimy, ale dobra, to nie mówimy. Bo może się nie będzie chciał pokazać. A może my nie będziemy chcieli go pokazać? Zależy... Co będziemy promować? A co jak ma jogery? Patrzcie w ogóle jak nieznana marka ma bardzo fajne butelki bez ten, bez etykiety. Idealne dla influencerów. Dobra, słuchajcie, my już jesteśmy w domu po zakupach. Wiem, że miałem wam pokazać co kupiłem, ale dałem już jedną rzecz z tego do prania. Dwie rzeczy do prania. Trzy! Jedną mam tylko. No i nie wiem czy wyjmować te rzeczy i wam pokazywać. No dobra, pokażę wam. Nie będę taki. Okej, a więc pokazuję wam co sobie kupiłem. Kupiłem sobie parę jeansów, która jest na mnie dobra, więc to jest naprawdę coś wyjątkowego, ale będę je
obcinał, żeby były krótkie. Plus mam pisaki do materiału, więc może sobie coś namaluję na kieszonkach, na dupie. Kupiłem sobie taką apaszkę, już mam jedną apaszkę w panterkę, ale to jest taka mniejsza i taka bardziej zwiewna. Kupiłem sobie taką koszulę, ona ma takie mega, mega malutkie kwiatuszki. I uwaga, hit, taką samą ma Kasia. I moim zadaniem będzie, żebyśmy się ubrali w nią ten sam dzień. No tak samo, wiecie o co chodzi. Ona nie chce, ale ja chcę. No trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Plus Szymon w ogóle znalazł mi takie dresy białe i one są coś jak dzwony, nie wiem, mega cool są. No teraz w nich nie będę chodził, bo są naprawdę fajnego, grubego materiału, ale na pewno się przydadzą na zimę. Plus w ogóle jeszcze byliśmy w Tigerze. It's not sponsor, ale bardzo lubię ten sklep. I kupiłem sobie właśnie takie oto perełki. Chcę złapać na nie fokus, żeby był ładny. O, i chcę sobie przyszyć je do tej dużej koszuli, którą zamówiłem z Zalando. Na mankietach i na kołnierzyku. Trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło. Plus kupiłem sobie case'a. Już miałem takiego jednego. Good vibes. Ale z błękitnym tym materiałem, bo to jest w ogóle materiałowe, ale to się bardzo szybko brudzi i teraz postaram się o to bardziej dbać, żeby nie było aż tak pobrudzone szybko. Plus takie coś na szczoteczkę i zdałem sobie sprawę, że chcę sobie kupić nową szczoteczkę, bo ja bardzo mocno szoruję zęby i bardzo szybko mi się tak zdzierają. A to jest w ogóle mój stary case i to też jest case w ogóle z Tigera. Nie wiem, czy mnie w ogóle będzie słychać, ponieważ mega mocny wiatr teraz u mnie na balkonie. A chciałem wam pokazać, co robię właśnie z koszulą. Pokazywałem wam właśnie te kryształki, które zakupiłem i właśnie sobie je wszywam tutaj w, boże, nie mankiet, kołnierz i tak w mankiet. I nie wiem, czy właśnie mankiety robić takie tylko, czy całe, czy jak, bo na pewno mi nie starczy na całość kryształku. To jestem pewien w 100%. Natomiast, wiecie, będę mieć takie, tak będę mieć koszulę, będę mieć jeszcze biżuterię, no nie wiem, w sumie bez okularów i w ogóle widzicie, jak bardzo ze mnie wszystko spłynęło, bo jest taka pogoda, także... Słuchajcie, my teraz mamy... chwilę. Jaką chwilę? Cały czas mieliśmy wolny czas, ale idziemy teraz się przejść na Piotrkowską. Potem pewnie coś zjemy jeszcze. Kto tam jest w tle? Nie wiem, kto to. A co ty tam zagrywasz? Nic! No. Idziemy sobie na Piotrkowską. Idziemy na Piotrkowską. Piotrkowską! Dziewczyno. Dziewczyno. Dobra. Hej, kako. Hej łobuzy, właśnie lecimy... Ej, ubrudziłeś chyba ten. Hej kochani, właśnie idziemy już sobie na Piotrkowską z Kacprem i Kacprem. To jest w ogóle największy mindfuck mojego życia obecnie, że jest dwóch Kacprów w jednym domu i... Co idziemy zrobisz, sobie. Idziemy na wycieczkę krajoznawczą, musimy tutaj troszeczkę oprowadzić po... Nie znam tego miasta. Bardzo fajne miasto. I najpierw idziemy na Piotrkowską. Później idziemy na pasaż róż, który jest na Piotrkowskiej, a później na manufakturę, która jest za Piotrkowską. Także jedna linia i super sztos. Wiecie co, jest też taka sytuacja, nie wiem czy wy tak macie też ze swoimi znajomymi, że wychodzicie gdzieś i wy jesteście głodni, a oni nie są. Ja łączę się w bólu z wszystkimi takimi osobami, bo jest właśnie taka sytuacja teraz w naszym przypadku. Nie wiem jak sobie z tym poradzę. No i po co mnie denerwujesz? Gdzie są nożyczki? Nie mam twoich nożyczek! Gdzie są nożyczki? Patrzcie, Boże. Wiecie co on robi? On bierze rzeczy, odkłada je w miejsca, gdzie one nigdy nie są. Może nigdy w życiu nie używałem nożyczek. I... Widać. I... Nie pokażę. Patrzcie, gdzie jakbyście w tym znaleźli nożyczki? Ja to wytnę i tak ja to montuję. Jak wół, jak wół. Co ślepemu po oczach? Też znalazłem. Coś jeszcze? Tak, dzban jeden, igłą. Hejka, to jest w ogóle następny dzień z poprzedniej części vloga, która nie pamiętam na czym się skończyła, tak by the way. Ale chciałem wam pokazać, ponieważ przerabiałam sobie swoją koszulę, która mi przyszła, taką zwykłą białą i doszywałam sobie do niej koraliki i z jednej strony i z drugiej. Wydaje mi się, że wygląda to mega cute, także co? Chciałem po prostu wam ją pokazać. Hej kochani, my będziemy już kończyć vlogaska, bo ja już wyjeżdżam do domu i też jest Kacper i my jedziemy razem. A Kasper zostaje jeszcze tutaj chwileczkę. Chcemy się po prostu razem pożegnać. Kasper, nie wiem w końcu, chyba i tak nagrywał więcej, mimo że krzyczałem na niego, że nagrywa dużo sam. Ale dzisiaj się pokłóciliśmy o to, bo dałem ci kamerę, żebyś coś nagrał. Nie nagrał nic kompletnie. Bo wyglądałem niewyjściowo, w sensie cały czas wyglądam tak samo. No trochę tak. Nie przeze mnie. Słuchał jakiś tam szamban, szandan. Szamban. Szambo wylewa się. Szamban wylewa się. Szamba piosenka. Szamba piosenka. Winomusujące. Śmieszne, co? Za oryginalność.
Dobra, koniec tego vlogu. Tak, do zobaczenia w kolejnym. Subskrybujcie, łapkujcie, cześć. Kurde, zawsze nie umiem wyłączyć.